Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth. W ogóle masakra, ja w weekendy chyba żaden weekend w tym roku nie wpuściłem odcinków, to jest tragedia. W piątek miałem taką mini 18 dziewczyny, w sobotę była 18 grubego możecie kojarzyć z serii z LOLa. Także uwierzcie mi, nie miałem szans nagrać, teraz jest 13.46 właśnie się zrobiła na zegarku co dziś jest? Poniedziałek? Boże, nic nie wiem. Nie myślałem nic nad tymi ranami, nad challenge'ami i tak dalej. Azazela nam trafiło. Kiedy ja nie grałem, kiedy ja ostatni raz grałem Azelem? Curse of the Labyrinth, nie podoba mi się to na starcie, Yamhart. Z chęcią bym to zrerollował, oczywiście sobie podnieście... Co ja żem zrobił w ogóle, jak jestem down? O mój Boże, mówię, chcę też zrelolować, ale podniosę sobie. O Boże, masakra. W ogóle tak się napompowałem na ten odcinek, nie? Nie wiem, jak graliście w NFS Undergrounda 2, to wpiszcie sobie taką nutę, Skin Dread Nobody, normalnie to mnie tak pompuje. Oczywiście jak teraz to prawko zrobiłem, to sobie musiałem ściągnąć piosenki z NFS-a. Nie wiem, no. Tak mnie jakoś pompują, tak mi się chce jeździć teraz, tylko czekam, aż mi to prawko wydadzą po prostu. Nie mogę się doczekać. Boże, po co ja ten Yamhart wziąłem? Jakiś zajebisty przedmiot na pewno tam będzie. O właśnie, zanim pójdziemy dalej, to pewnie ktoś sobie będzie mógł może sprawdzić. Mamy Seeda tutaj pokazanego. Ja sobie go zapiszę potem w opisie. Kurde! W ogóle, ja tego nigdy nie robię. Nie wiedziałem, po co to inni robią. Chodzi o tak zwane to żebranie o łapki. Ja tam zawsze tylko na samym końcu odcinka mówiłem, że jak odcinek wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Teraz będę mówił trochę wcześniej. Jeżeli wam się odcinki podobają, to zostawiajcie te łapki w górę. Mongo baby. No, zwykły familiar będzie kopiował innych familiarów, jeżeli ich dostaniemy. Teraz na początku będę mówił, jeżeli wam się odcinek podoba, to zostawcie łapkę w górze. Tak? Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. Dlaczego? Bo z tego, co się dowiedziałem, lepiej powodzi się kanałom, nie tym, które mają na przykład największą oglądalność i tak dalej, tylko te, które są najbardziej lajkowane, bo od ilości lajków zależy tam chyba, nie wiem, pozycjonowanie tego filmiku głównie, dlatego, no nie wiem, mówię, jeżeli wam się odcinki podobają, to zostawcie w górę, nie zostawicie, to się też nic nie stanie. Tylko mówię, jeżeli chcecie, to zostawcie i tyle. O! Dobra. No nie, za gówno. Fula se zostawimy. Fula daje fula, co? Bateria nam się na nic nie przyda. O, Larry Junior, najlepszy boss dla Azazela. O czym ja mówiłem? Nie wiem, o czym ja mówiłem. A, bateria nam się nie przyda, bo mamy słaby przedmiot aktywny. Nie będę brał tego trinketu. Sun nam odkrywa mapę, leczy nas na maxa i zdaje się... No nie! One makes large... Nie cierpię tego, tej piguły. To jest moja chyba najbardziej nienawidzona piguła, jeżeli chodzi o te nowe piguły z dodatku. Wow, ale spadły. Tak jak mówiłem, Sun zadaje 100 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom. Ja sobie to wezmę, bo to jest HP up. Jezu, mi się pomyliło z Old Bandage, no trudno. Na pewno Ghost Baby brać nie będziemy. Zostałbym wtedy tylko z jednym Blackheartem, a tego bym raczej nie chciał. Fulla se weźmiemy. A co tu ja mam za pigułę jeszcze? Health up! O, super. O czym ja mówiłem? A, bateria się nie przydaje, to już mówiłem. Trinketa nie będziemy brać, bo on by robił coś takiego. Super Secret Room tam jest. Czemu ja tam nie poszedłem? Szybko polecimy. Bo ten trinket robi coś takiego, że nie dostajemy już więcej... Jezu, przedmiotów aktywnych, a ja chciałbym dostać inny przedmiot aktywny, bo ten mi się nie podoba. Co, ja go odkryłem, czy co? Nie, nie odkryłem, to o co chodzi. Zresztą ja go widzę. Spoko! Tempress nam pojawi maszynę do oddawania krwi. Oż w dupę! Wiedziałem. Nad tą grupą też nic nie myślałem. Mówię, to wszystko się zrobi w czasie. Na razie nie widzę jakiegoś specjalnie wielkiego powodu, żeby to robić. No,
najfajniejszym pomysłem na tą grupę będzie to, że na przykład będziemy mogli się umawiać na jakieś wspólne granie, nawet takie nienagrywane, bo czasem nie wiem, chcę sobie usiąść na przykład pograć w CS-a. W CS-a ostatnio mi się zachciało grać bardzo. O, ale słaby z Kelsrum. Chociaż zależy, jakie to będą karty, może Hierophant się trafi. Ostatnio zacząłem grywać znowu w CS-a. Bardzo fajnie mi się gra. Ja sobie wezmę fulla oczywiście. I nie, mówię, nawet takie coś nie do nagrywania. Jest spoko. A czasem też można, no nie, one makes larger. Ta piguła jest spieprzona na banie po prostu. Ale to czasem można się też mówić na nagrywanie LoL'a na przykład, bo LoL'a to było dawno. Znaczy, nie było go dawno, bardzo dawno. O, to są te Dead Eye. Accuracy brings power. Jeżeli będziemy trafiać, to będą nam się zwiększać nasze obrażenia. Magician daje same naprawdzone strzały, akurat na Zazela to nie działa, to sobie otworzę. Sądzę, że to jest bardziej przydatny przedmiot, taki Amhart, bo da nam bombę raz na trzy pokoje, a kto wie, nóż może się tutaj trafi nam Secret Room, o właśnie. Czyli weźmy sobie tak naprawdę za darmo do Secret Roomu. Nie wiem, czy ten Dead Eye działa na Azazela. Mam nadzieję, że działa, bo jak nie, to trochę słabo. O czym ja mówiłem, ale się ciągle zakręcam, ciągle jest jakiś nowy temat do gadania. Umawianie się na grę, na CS-a, tak sobie, nóż w dupę! Sorry, że się tak się wydarłem. Na umawianie się też na LoL'a to na pewno już będę nagrywał. Bo mówię, LoL'a bardzo dawno nie było. Jakoś mi się, nie chcę specjalnie grać w LoL'a. Grubemu się nie chce grać w LoL'a, a ja bez grubego tak za bardzo nie gram. Nie lubię grać samemu w LoL'a. Ale mówię, jakbym się z wami umawiał, to luzik, można byłoby sobie pograć razem. A, chciałem powiedzieć coś o tym Dead Eye'u. On, jeżeli 8 razy z rzędu trafimy, to nasze obrażenia zwiększą się dwukrotnie. No nie, no myślałem, że padnie. Chyba to się nie stakuje niestety na nasz laser. A bardzo szkoda, bo to jest bardzo fajny przedmiot. Dostałem go tam chyba nawet w ostatnim odcinku, jeżeli... O Jezu! Jeżeli mnie pamięć nie myli. Ej, ten Mongo Baby jest nawet spoko, bo on bardzo często strzela. A nie jak na przykład Brother Bobby, który jest słaby, jeżeli to jest, nie wiem, coś słabo powiedziane jeszcze. Speed down, słabo. Co tu nam się trafi? A, ten taki cienki pokój. Ej, zastanawiam się, czy... O Jezu. Czy przy tych cienkich pokojach może być Secret Room? Nie, chyba nie może. O! No nie, wiedziałem, że dostanę. Kurde, gram jak gówno. Usiadłem pierwszy raz do Isaaca od paru dni i już gram jak gówno, serio. Dobra, wygraliśmy. Sorry, more sucks. O nic już nie muszę martwić. Także cześć, odcinek był fajny. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ten przedmiot to jest po prostu kozak, ja nie wiem, co on robi z tymi podejściami. W ogóle przed zagraniem się ściągnęła aktualizacja do Isaaca. Się zastanawiam, co ona w ogóle tam zmieniła. Może jakieś nerfy doszły. W ogóle wiem, że jest nowa postać. Nazywa się Keeper. Muszę tu bombę postawić, bo tu mam kamień. Inaczej bym nie mógł tego uruchomić. No nie, no nie ma nigdzie Super Secret Room, za shit. No to tutaj będzie. No nie? Tu gdzie jest? Ej! Nie, ja go nie szukam, mam to w dupie. No, nie chce mi się. Sędzia bym jeszcze 3 Soul Heart uzbierał, tak wam szczerze mówiąc. Pestilence z niego wyleci nam albo Cube of Meat, albo... Jezu, jak to się nazywa? Ball of Bandages. U Jezu, ale wybuch. Orbitale to są. Krążą wokół naszej postaci, zadają obrażenia kontaktowe bardzo, bardzo duże, blokują strzały przeciwników. Akurat Cube of Meat jest chyba lepsze, bo on blokuje strzały, a Ball of Bandages nie? Nie wiem dokładnie, tak obiło mi się o uszy, że taka zmiana została wprowadzona i mi się to bardzo nie podoba. Ej, serio, ja chcę Super Secret Room. Dobra, nie, wiecie co, w dupie mam ten Super Secret Room. Ja muszę zacząć grać na szybko coś, a nie, bo... To jest tragedia, w ogóle nie mam...
dobrych czasów, jeżeli chodzi o te moje odcinki. Każdy odcinek minimum to jest 40 minut, naprawdę. Czarna skrzynka, a w niej pająki. Słabo. O Jezu. Nie lubię takich przeciwników losowych, szczególnie gdy mam... jestem zwiększony. Co za piguła? One makes you small. O super. Staliśmy się albo normalni, albo mniejsi jak normalnie. Jeżeli nawet mniejsi, a tak mi się wydaje, to super sprawa, naprawdę, ekstra. Kurde, niestety nie było. Chciałem przed rozwaleniem ziomka sprawdzić, czy tu jest secret room. Łooo, otwieramy. O, devil room. Mam snipe, bierzemy. To jest genialny przedmiot. Na nic innego nas nie stać, niestety. A inne otwieramy. O, nie. O, ale fart. Patrzcie, co robi mam snipe w ogóle, nie? To jest kozak. Uuu, dwa serduszka. Ten gruby to jest po prostu, ja nie wiem, on ma tyle zdrowia, a na dwa szoty z mam snipe'a go rozwaliśmy. Kocham ten przedmiot, po prostu uwielbiam. A nie wiem, czy go w ogóle kiedykolwiek miałem na nagraniu. Znaczy, wiem, że na nagraniu z Rebirth'a go raz miałem. Ale czy z Afterbirth'a? Nie wydaje mi się, żebym go miał. A super przedmiot. Wiem, że miałem transformację na matkę. No ale to oczywiście nie jest to samo, co mam snipe. No kurde, ludzie. To jest inny świat w ogóle. Dwa saki, a w nich... Okej, okay, spoko rzeczy. Ej, serio, bardzo chciałbym dostać jakiś fajny przedmiot aktywny. Bo po prostu, no kurde. Ilość baterii, jakie będziemy dostawać, to jest chore. Łop, 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 łop. Wydaje mi się, że dobrze szedłem, jeżeli chodzi o bossa, ale ja najpierw... O Jezu, super Envy. Patrz, jak on pada jak gówno. No, co to się dzieje w ogóle, nie? Ej, ty... Ej, czy mi się wydaje, czy ja go nawet nie trafiałem, a on dostawał obrażenia? I czy ja zostawiłem moją full czasem tutaj? Tak, zostawiłem fulla, nie chcę zostawiać fulla. Ej, ja chcę zrobić boss rush. Boss rush się robi, jeżeli matkę się zabije poniżej 20 minut. A tam otwieramy. Jakiś trinket, który nie wiem, co robi i nie chce mi się sprawdzać, co on robi. Mówię, chcę mieć... walkę z matką ogarniętą. Znaczy, tfu, boss rush. No, czyli walkę z matką do 20 minut. Mamy treasure room, super. Kurde, śmiecie, downy. Nie, ogarnij dupę. Ja nie lubię tych szkieletów, one są okropne, naprawdę. Toxic Shock, Mass Poison, coś nowego. Nie miałem jeszcze tego. Ale wydaje mi się, że wiem, co to robi. Jak wejdziemy do pokoju z... A, wezmę sobie to, you'll feel faded. Wydaje mi się, że jak wejdziemy do pokoju z przeciwnikami, to ekran nam się zrobi taki zielony, taki trochę sraczkowaty. A sobie postawimy bombę. Full health, a super, dużo zmieniło. Będę grzyby wysadzał, bo kto wie, może się trafi Magic Mushroom. O właśnie, wiedziałem. Widziałem na let's playu kogoś. Nie wiedziałem, nie pamiętam kogo. Ej, nie jest taki głupi. Ło! Ej, oni. Ej, ja nic tu nie muszę robić u nich. I nie dokończyłem myśli. Czy mi się wydawało wcześniej tam, wcześniej. Czy szerokość. Co jest? A, to jest ten ulepszony pin. Ten stary pin. Co ty robisz, ty chory downie? Dobra. Magic 8 Ball to jest beznadziejny przedmiot, najsłabszy chyba przedmiot według mnie, jeżeli chodzi o... Czemu się tak świecimy? O boss room? Serio, jest beznadziejny. Znowu nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Ciągle zapominam. Wejdziemy sobie, bo nas to będzie kosztowało tylko... złoty klucz. Tylko pół serduszka. A czachy sobie wysadzę. A, myślałem, że dam radę wysadzić inne czachy w ten sposób, niestety. Two of Spades. Dwa razy zwiększa liczbę naszych kluczy. San odkrywa mapę, tak jak już mówiłem, zadaje 100 obrażeń.
przeciwnikom w pokoju i nas leczy na maksa. Idziemy sobie w stronę treasure roomu. A potem od razu na boss room. Od razu. To są te nowe glowbeny. Czarne, z nich pająki wychodzą. Nie są jakieś specjalnie trudne. Piercing shoty nam nic nie zmieniają. Nóż i tak przeszywa przeciwników na wylot. O nie! Ale gówno, nie wezmę teraz sobie żadnego dealu z diabłem. Mam za mało zdrowia. No nie, jakiś Blackheart, proszę. Jakiś fajny deal z diabłem może się trafi. Anzus Vision. No ja dopiero co wziąłem kartę World, czyli tak naprawdę zerowa różnica, oprócz tego, że jeszcze nam Super Secret Room odkrywa. Brownie, nie! Nie, nie! Jak ja nie cierpię tego bossa! O Jezus Maria! O, dobra, padł. Lol. Lol, ale beka. Ej, zastanawiam się, czy jak to wezmę, to umrę? To jest taki fajny przedmiot. Umrę. Umrę, wydaje mi się, że umrę. Tak bardzo bym go chciał. Mam tylko dwa serduszka. Deps 1. Dobra, lecimy na Deps 2. Szybko, szybko zrobimy boss rush. Pokażę wam, jak wygląda boss rush, bo jeszcze nigdy nie miałem na odcinku boss rusha. Dunk Depths. O, wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, co to jest. Trzy runy. Dagas, Purity i Soul Heart. Czyli od... Tfu, Purity nam... O, kolejny Soul Heart. Purity nam daje... Jezu, jak to się nazywa? Sklątw nas oczyszczało. O to chodziło. Ej, sorry, nie wiem czemu, ale jakoś bardzo chcę zrobić boss rush. Co tu jest? Gówno. Nie, robimy to. Ej, bez jaj, mamy czas. Same trinkety, ej, co jest? I ten gruby? Nie, ha. O, co ja w ogóle się zastanawiałem. Od razu to mogłem robić. Magician. Byśmy mieli samo naprowadzający laser. Co to jest? Keep your friends close. A, to robi... O Jezu! Super Pride, padnij, padnij! O Jezu, nie padł. To robi, że nasi followersi są bardzo, bardzo blisko nas. Na przykład Mongo Baby od razu lata za nami. Dobra, idziemy szybko do treasure roomu. Zdążymy raczej na luzie. A po treasure roomie od razu na walkę z bossem. Matkę musimy zabić. Nie to, że wejść, ale zabić poniżej 20 minut. Ej, czy to się proszę, niech to się stakuje, proszę. Tak! Ale rozkurw! Are you a wizard? O nie! O, dobra, nie działa, okej. Nie ma co się bać. Ej, może być przy tych cienkich pokojach też. Nie, nie może, o lol. To nie liczy się jako pokój w ogóle. Po co ja bomby stawiam, jak mam Bob's Brain? Znaczy, one makes you small. Bierzemy to, bierzemy to, kozak. Jesteśmy mali, znacznie łatwiej nam będzie unikać pocisków przeciwników. Ej, jaki sztos po prostu. Nie no, odcinek kozak. Jeszcze jakbyśmy mieli jakiś fajny przedmiot aktywny. Jak byłby przedmiot aktywny dający nam soul hearty, to by było masakra. Coś w stylu blank card hierophant znowu. Ja nic nie musiał tu robić. Ja i tak nie muszę nic robić. Masakra. Ej, trochę mnie wkurza ten efekt trucizny. Jakieś zielone ciągle jest. Wolę, jak jest normalne, kolorki są. Wezmę sobie Soul Hearta i nic więcej. I wpłacę sobie jednego centa. 16 minut. Nie, na luzie. 4 minuty stąd, dwa pokoje, jeszcze matkę. Dajcie spokój. Zrobię to 5 razy szybciej. Czemu w ogóle tak bardzo chcę iść na boss rusha? Bo po prostu nie będę musiał walczyć z bossami. Mam kartę full i się wyteleportuję z tego boss rusha. Taki jest plus grania. Czemu tamten padł? A, trucizna, dobra. Luck up, o, fajnie. To się dowiedziałem, skąd są te luck upy. To jak przejdzie się grid mode, mamy szansę, że taki coś się pojawi. O Jezu. O Jezu, ale słaby przedmiot. O Jezu, ale beznadziejne są te przedmioty. No z tego wszystkiego chyba najlepsze jest Dry Baby. Ej, a to... O Jezu. Nie wiem, czy pokazywać wam boss rush, czy się z niego wyteleportować.
Tak naprawdę nie widzę sensu, żeby go robić żadnego. Dlatego się z niego wyteleportuję. Bossa są właśnie pozmieniali, on inaczej normalnie wyglądał. Z tego co ja go zapamiętałem. Nie otworzyłem tych drzwi. Normalnie tak na środku były te cztery przedmioty, a to chyba w Afterbirthie po prostu to zmienili. I tyle. Ej, na to piętro to już nic nie mamy do roboty tak naprawdę, idę na następne. Już nie będzie sklepów, dlatego wpłacę sobie te 5 coinów. Nie no, mówię, coiny ja chcę wpłacać, bo w ogóle nic nie wpłacam. Na odcinkach z Rebirtha w te 19 odcinków wpłaciłem 100 razy więcej, jak przez ostatnie odcinki wszystkie z Afterbirtha. Dobra, to tyle, lecimy już do The Womb. Właśnie, ten boss fight to jest 4 przedmioty, jeden sobie możemy wybrać i chyba walczymy z 10 falami bossów. Nie to, że nawet z 10 bossami, ale z 10 falami. Także nic łatwego, fajna sprawa, jak mamy właśnie na przykład kartę The Fool, z którą zaczyna zawsze Azazel, że nas teleportuje do pokoju startowego na danym piętrze. Możemy sobie po prostu wziąć przedmiot i wydupić. O, użyliśmy, ale nic tu nie było. Biedak, ej, ja chcę na tobie grać. Soul Heart, tfu, HP apa nie wezmę, bo uważam, że mi się nie opłaca. On często daje HP apy niestety. Daj fajny przedmiot, kompas. Kompas byłby naprawdę fajny. HP up, którego nie biorę. Chociaż. Nie no, ty szmato. Wiecie co, wezmę sobie tego HP upa, a zaraz wam powiem dlaczego. Na ostatnim piętrze nie dostałem po prostu dealu z diabłem, więc bardzo możliwe. No co jest? No nie, ale mam mało zdrowia. Muszę zacząć grać, a nie ja grać jak gówno. Na ostatnim piętrze nie dostałem dealu z diabłem, więc bardzo, bardzo jest możliwe, że na tym dostanę. A znacznie bardziej wolę na dealach z diabłem oddawać jedno czerwone serduszko jak 3 soul hearty, serio. To jest praktycznie 3 razy mniej warte. Nie wiem po co tego używam, ale se użyję. High Priestess czy tamta karta? High Priestess zdecydowanie. O Jezu, są te kupy. Toksyczne. Super przedmiot, weźmiemy go od razu. Tu nic nie zrobimy tak naprawdę. Ten trinket robi, że wszystkie złote skrzynie otwieramy za darmo. Ej, to są te nowe ziomki, co we wszystkie strony chyba strzelają. W ogóle nie powiedziałem, co zrobi Dry Baby. Ten przedmiot, który sobie wziąłem. Wow, ale was tu jest. Z Boss Rusha. Przedmiot ten robi, że lata za nami właśnie takie dziwne coś. Jak to przyjmie na klatę jakiś cios przeciwnika, to uruchamia efekt Necronomiconu, czyli zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom w pokoju. Bardzo fajny przedmiot. Petrified Pool. Tu jest bardzo dużo kup. Dlatego na ten pokój sobie akurat wezmę. No nie, no mucha, myślałem, że ją zabiłem. A ten pokój sobie wezmę Petrified Poop, a normalnie, chociaż nie, wiecie co, zostaje sobie Petrified Poop. Ja mam tyle kluczy, że mi nie będzie potrzebne więcej, założę się o to. Ej, poniżej 30 minut tak rozwalimy Tom. It leaves. Bob's Brain na pewno nie bierzemy. Jak poniżej 30 minut rozwalimy It Leaves, to będziemy mogli walczyć z Hashem. Ej, z chęcią bym sobie powalczył z Hashem. Azazelem. Ciekawe, co się odblokowuje za walka z Azazelem. Z Hashem. Jeszcze Loki. Z Lokim powinno być luźno. Nawet nie strzelił. Two of Clubs 2 razy zwiększa naszą liczbę bomb. Health up. 2 health upy, dobra. Najwyżej wezmę 2 deale z diabłem, jeżeli nawet będzie słaby. Strength sobie zostawimy. I lecimy dalej. Ty wejdziesz na kolce, no właśnie. No nie, nie, nie. Dobra. Te nowe super troll bomby są takie strollowane, serio. Nie cierpię ich. Pół serduszka powinienem wziąć. Czemu nie wziąłem pół serduszka? Wracam się po pół serduszka.
Mam puste przecież zdrowie. O, torebka. A co tutaj? Empress. Empress mi się nie przyda. Wolę strength, chcę zostawić. Boże, gdzie jest ten boss fight? No właśnie. Torba w torbie, def. A, def spoko, ale wolę strength. Teratroma, no mogłem wziąć def. Tak naprawdę nic nam nie grozi, no. Ej, muszę czym prędzej kupić ten zasrany stojak na mikrofon. Bo jak on stoi mi na książkach, o Jezu, speed up, ale o Jezu! Co za chore gówno po prostu. Dostałem łyżkę i nie ma dealu z diabłem. Powinienem dostać deal z diabłem. No trudno, dobra, lecimy dalej. O czym ja mówiłem, o tym mikrofonie, muszę kupić stojak na mikrofon, bo jak on stoi na tej... na tych zasranych książkach, to mi zasłania po prostu dół ekranu. Chyba, że musiałbym siedzieć ciągle wyprostowany. Sorry, ja nie mam zwyczaju siedzieć ciągle wyprostowany. Wiem, że to jest źle. Od razu sobie idziemy na bossa, co ja tam się będę. O, ej! No szkurde, nie! Ja nie cierpię walki... początku walki z It Lives. Juzu, jak ty zaś teraz już srać? Nienormalna. No i mamy przejście na hasza. Przenegapiego. Nie no, wezmę. Co? O, dobra, już myślałem, że zniknęło. Jezu, tu jest to przejście. O, się bym wkurzył. Proszę, nie Curse of the Blind. Dobra, nie dostaliśmy. Dwie torby, nic ciekawego. Judgment, zaraz se przywołamy, jeżeli będziemy mieć wystarczająco dużo pieniędzy. Haglas, Destruction, na nic się nam nie przyda. Wow, ile tych toreb. Emperor, no jeszcze głupsza karta tak naprawdę. Steven, bardzo fajnie, damage up. Tutaj nic nie bierzemy, beznadziejne przedmioty. Ej, jak działa Ludovico Technique i Knife? Ale mogę sobie zwalić rany, ja muszę zobaczyć, sorki. A sobie zrobię o coś takiego, właśnie. Ludovico plus Mums Knife. O, coś jest napisane. Mogę kontrolować nóż. Kozak. Biorę. Wiem, że ten przedmiot jest mega fajny. Zmienia nasze bomby na takie z Bombermana, ale... Jaki sztos! Jaki sztos! Ja to włożę po prostu w tego. W hasza i ucieknę. Jak ciota, ale ucieknę. Damage up, challenge up sobie. Oczywiście to bierzemy. Nic więcej nam przydatne nie jest. Przywam sobie jeszcze Judgmenta. No. Judgment. Demon Judgment się trafił. Szkoda. Czy on zadaje pół serduszka obrażeń, czy całe? Nie chcę ryzykować. Nie, nie będę tego robił. Co to jest za piguła? Infested, okej. Okay. Nic tak naprawdę złego się nie stało. Dzisiaj wysadzimy. Karta jakaś. Strength. O, super. Strength się przyda. No i... Co robimy? Płacę do 5 coinów. Dobra. Robimy to. Hasz, idę na ciebie, szmato. Ej, co za... Kozak po prostu. Zadaje chyba trochę mniejsze obrażenia, jak normalnie bym zadawał. Ale no, ja nic nie muszę robić tak naprawdę. Wystarczy, że się skupię na unikaniu. Co? O Jezu, pojawił się we mnie. Jeżem się skupił na unikaniu. Ja to zostawiam w nim i latam. O Jezu, to będzie do mnie trochę przelatywało chyba, nie? O, Dry Baby się włączyło, bo przyjęło na klatę obrażenia. O, strzęg w ogóle włączę. Powinienem mu zadać większe obrażenia. Dodatek mamy fajnie, że mamy dwie piguły. One that makes you... smaller chyba? To się tak nazywa? No i dzięki temu po prostu... O Jezu, czy te muchy będą za mną latać, czy... Tak, chyba będą za mną latać, mi się to nie podoba.
Ale dobra, one będą przelatywać przez hasza. O Jezu. Wymędy głupie. Ale ten nóż jest wolny. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby wziąć te Ludowiko technik. Wiecie? Chyba mimo wszystko nie. No, to nie był dobry pomysł. Boże, jakie to jest wolne, serio. Przestań srać tym! Jesteś chory na banie, hasz! Nie no, ogólnie na samą walkę z haszem to jest bardzo fajnie. Ale no tutaj to jest chore po prostu. No nie, co ja żebym zrobił? Wszedłem w niego, nie zauważyłem nawet go. Ta kamera jest głupio zwrócona bardzo, nie podoba mi się, jak jest zwrócona ta kamera. Znowu srasz nimi? Nie, nie, dobra, dobra. O nie, nie. Jak ja mam czegoś takiego uniknąć? No nie, te muchy tu są. One nadal za mną podążają, to jest niefajne bardzo. Muszę je rozwalić. Cztery muszki tylko. Ej, on prawie padł. Dobra, dzięki Bogu włożyłem ten nóż prawie w jego ryj. O, co to jest? Nie, ja muszę na nim to postawić. Proszę, chcę to Azazelem skończyć. Ej, czemu ja tak mało widzę w dół? Padnij! Padł! Tak, kurde mendo! Oj, tyle? Ej, nie mogę przejść dalej? Ostatnio mogłem. O co chodzi? O Jezu, jakie to było trudne! Ej, ten nóż jest fajny, ale strasznie wolny. Patrzcie, jak on wolno się rusza. W porównaniu do mnie, no serio, ja tu 800 razy już zrobię ten. Ciekawe, czy shot speed up na to wpływa, albo nie wiem, range up. Fajnie jakby wpływało, bo normalnie to jest strasznie wolne. Ale nie no, fajnie, fajnie, że daliśmy radę. Boże, jak mi się głos zamało. On nowe zakończenie, nie widziałem go, a mimo że rozwalałem hasza, dziwnie. Dobra, to będę teraz cicho. O Jezu, ale zło. O, miałaś mi ciary przeszły, serio. Okropne, o. Co to jest, grób? Co? Nie ogarniam nic. Serio, Mall of the Void odblokowałem, nie wiem co to robi. Sprawdzę sobie później. Ale dobra, czat. 6 razy z rzędu udało nam się wygrać, na razie. Nie wiem kim zagram następny odcinek. Azazelem, dzięki Bogu już mam to odblokowane. Ej, czemu Azazelem miałem odblokowanych innych rzeczy? Chyba miałem. Słabo. Tylko grid mode i... Mam serce grid mode i... hasza, a nie mam nic innego. Najtrudniejsze rzeczy już mam tak naprawdę. Dobra, nie wiem, następny odcinek może kimś sobie zagramy, jednak Judasem chcę zagrać, ja tak dawno nie grałem Judasem, następny odcinek zagramy Judasem, tak, ja to już ustalam teraz, żadnego losowania, chcę grać Judasem, bo Judasem bardzo dawno nie grałem, a to jest jedna z moich ulubionych postaci. A na razie, dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku już jutro, trzymajcie się i cześć.